Cześć wszystkim, mam nadzieję, że czuć mnie. Dzisiaj mamy 14 października, pierwszy dzień podróży Wolgą do Polski. Już mam pokonane trochę więcej niż 300 km. Zostało 1000, ale to dzisiaj to nie dam rady tego już ogarnąć, także jutro będzie jeszcze drugi dzień podróży. No jak widać, że jadę nową drogą. Także nie tak jak było w filmiku z Ladą. Kto nie oglądał, to zapraszam na kanał. Jak widać, na Ukrainie są dobre drogi, a tylko ich mało. No ale są. Jak widać, nowa droga jest. To akurat jest droga Charków-Kijów. No, czyli da się jechać jak normalnie, jak autostradą. No wiadomo, że jadę teraz 90 na godzinę, no bo to jest najbardziej tak najbardziej komfortowa prędkość dla Wolgi. Setkę próbowałem jechać nią, da się to jechać, ale już po prostu tak szumi z okien, że no już to jest to już niekomfortowe. Ale 90 można spokojnie jechać. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Z rana trochę popadało. Zresztą to trochę mnie tak powiedzmy zdenerwowało, bo mam akurat zepsute wycieraczki. Wczoraj przed wyjazdem okazało się, że zepsuł się silniczek wycieraczek. No to po prostu odłączyłem go. No jadę teraz bez wycieraczek, także mam nadzieję, no sprawdzałem prognoz pogody, niby dzisiaj, jutro po drodze nie powinno padać. No, ale jak widać, z rana troszkę padało, chociaż według prognozy nie było tego deszczu. Ale teraz już widać, jest pięknie świeci słonko, chyba na ulicy mamy plus 17 stopni. Wiem, że teraz w Polsce jest chyba 10. Także jeszcze mam dobre warunki. Dobra, no to będę miał jakąś pauzę, to jeszcze może jakieś krótkie odcinki ponagrywam. Jak widać, już ciemno się zrobiło. Pokonałem już 800 km. Wszystko jest dobrze. A teraz jeszcze z godzinkę jazdy i później do hotelu, jutro dalej jedziemy. No jutro będzie najgorsze przejście graniczne. Dobra, no to jutro widzimy się. Ranok następnego dnia. Wczoraj w nocy była prawie tragedia. Patrzcie, co się stało z oponą. W dwóch miejscach. Dobrze, że było koło zapasowe, że wymieniłem. Akurat to lewe tylne. Teraz pojadę na wulkanizację, mogę chłopaki, może tam chłopaki znajdą jakąś używaną oponę. Też mi benzyna się skończyła przed samą stacją, ale dobrze, że niedaleko było, to bańkę wziąłem i zatankowałem piątkę, a później już dojechałem. Czyli kontynuuję moją podróż. No i co, chłopaki, jestem u Lwowie. Jak widać, Wolga nie chce jechać dalej. Czekam na lawetę i jedziemy do warsztatu samochodowego. Zresztą ciężko było znaleźć w Lwowie warsztat, który zajmuje się jakimś starym samochodem. Tak, niby wszystkie w Lwowie jeździli tylko zagranicznymi. Coś mi wydaje się, że może być, że dzisiaj nie wyjadę z Lwowa. Ale mam nadzieję, że wyjadę. No już ciemna noc. Stoję na granicy. Wiecie, co było w Woldzie? Pompa paliwa padła. Dlatego przestała pompować
paliwo. No i udało się załatwić w Lwowie na bazarze nową pompę, zamontowałem. No i przejechałem na najgorszy etap, który strasznie nie lubię. To jest granica. 3 godziny spędziłem na ukraińskiej stronie, no powiedzmy po prostu, bo nie chcieli puścić. No i teraz stoję już przed polską stroną. Mam nadzieję, że polskie celniki i straż graniczna szybciej mnie wypuszczą. No i nie wiem, czy będę jeszcze nagrywał jakieś filmiki, bo już w Rzeszowie czekał nowy właściciel na ten samochód. Także sądzę, że już nie da się mi nic nagrać z tym samochodem. Radek, jak oglądasz ten filmik, to pozdrawiam cię. Za niedługo zobaczysz swoją nową Volgę. No, zachęcam wszystkich do subskrypcji. Dajcie łapę w górę. Napiszcie jakiś tam komentarz. A bardzo proszę, tylko nie brzydki. Bez żadnych tam wulgaryzmów. No i ten odcinek chyba kończy się. Będzie następny samochód, będzie następny filmik. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.